Cześć, witam Was. Siemanko. W kolejnym odcinku dzisiaj sobie porozmawiamy o takim temacie, który zawsze gdzieś tam się przetacza, kiedy widzę treningi, nie wiem, różnych trenerów, zawodników i tak dalej. Czyli takie bym powiedział w okresie specjalistycznym, już czyli po tym takim general preparation period, czyli po tym ogólnym, a często jednak też w tym okresie, czyli głównie takie ćwiczenia podziały specjalistyczne pod dany sport, czyli takie, które głównie fajnie wyglądają. Czyli w ostatnim okresie przed sezonem. Tak, tak. To są takie już, powiedziałbym, mamy bazę, to co wykształciliśmy, tak, to co potrzebowaliśmy, czyli siłę, gdzieś tą hipertrofię, jeśli akurat taki sport, gdzieś tam powiedziałbym wszystkie te rzeczy, które mamy bazę wyćwiczoną. Okay. I teraz możemy już tą moc przekierunkować w dany specjalistyczny, specjalistyczny ruch, czyli konkretny taki, który czasami gdzieś tam wykonywany jest, nie wiem, na boisku czy w jakimś hali, zależy od tego sportu. Oczywiście często też jest takie, bym powiedział, to wśród różnych trenerów sprzeczne, bo powiedzmy jakieś ruchy, które są wykonywane w sporcie, ale takie, które są, powiedzmy, nie wiem, rzut do kosza czy tak dalej, czyli musimy mieć ten, powiedziałbym, taki wyczucie, okay. No to generalnie nie wykonuje się, powiedzmy, tam z obciążeniem, z obciążeniem, bo wtedy możemy troszeczkę popsuć ten rzut zawodnika. Oczywiście, tak samo jest zdania, że bokser nie powinien trenować z handlami, tak? Tak, tak. Widziałem często taki, nawet wśród, nie wiem, mega wybitnych bokserów takie praktyki, natomiast to, że on to robi, nie znaczy, że to jest A, skuteczne, B, i tak bez tego byłby wybitny. Tak, nawet jakby tak popełniał trzy takie inne głupie ćwiczenia, to on i tak będzie wybitny. Także właśnie tak jak mówisz, obciążanie takiego wzorca, który powinien być precyzyjny, nie w tenisie tak samo, tak, nie tak powinno w golfie, być wszystkich takich, no, precyzyjnych rzeczy. Tak, to tutaj tak naprawdę powinniśmy pracować już stricte nad samą techniką w treningu, tak, tak, a nie dodatkowo a w motoryce. A sam gdzieś tam bym powiedział, ruch zależy jaki, rotacyjny, tak dalej, tam możemy go wzmacniać. Aha. Wtedy wiadomo, już takie bym powiedział specjalistyczne właśnie, jak poddany sport, dużo jest na przykład rotacji właśnie w tym golfie, tak, czy tam jakimś rzucie w baseballu, no to tam możemy dużo pracować nad rotacją, ale wiadomo, nie obciążając tego ruchu. I teraz wracając do tych takich, podział specjalistycznych ćwiczeń pod konkretnie już danym okresie, a często, tak jak powiedziałem, stosowanych przez cały okres przygotowania, no bo generalnie, nie wiem, wynika to czasami może z niewiedzy, może troszeczkę z tego, że to fajnie wygląda i przekłada się to od razu, każdy to widzi teoretycznie na boisko, przekłada tak się, ale no tutaj, tak jak mówię, zaczęliśmy od podstawy, czyli gdzieś tych rzeczy, które czasami musimy wypracować, chcemy zwiększyć siłę, chcemy zwiększyć moc, a nie od razu przejść do takich, bym powiedział, wisienki, czyli końcowych, a często to jest jednak to wykonywane. Czyli generalnie i te ćwiczenia, tak jak mówiliśmy, specyficzne ruchu, które czasami gdzieś tam mogą popsuć coś, a czasami z drugiej strony cały czas wałkowanie ich przez cały okres nie pomoże nam, bo nie mamy tej podstawy, tej bazy. Więc to jest często właśnie taki, bym powiedział... Czy jakbyś polecał to robić, jak to rozegrać? Jakie ćwiczenie korzystać? Przede wszystkim, no tak jak wspomnieliśmy, zależy właśnie, jakie często są ruchy wykonywane. Nie wiem, w danym sporcie musimy wybijać się z jednej nogi, no to wiadomo, tutaj ćwiczymy jakąś plyometrykę i tak dalej, które już tam możemy na parę ruchów. Gdzieś tam, bym powiedział, dużo takich sportów uderzających i tak dalej, to często właśnie ta rotacja, której musimy się nauczyć wyprowadzać z całego ciała, czyli z biodra, czyli często te rzuty i tak dalej boczne. Ale to, tak jak powiedziałem, to są takie już specjalistyczne ruchy, których wypracowaliśmy, powiedzmy, tą siłę biodra, tak, i tak dalej, a nie od to razu... tylko przeniesienie, tak, tego na dynamikę. Tak, tak, nie? Przeniesienie go już finalnie, więc tak jak powiedziałem, jak chcemy od razu finalnie zacząć już na samym początku. Więc oczywiście cały ten taki okres, powiedziałbym, początkowy, czyli ten ogólny taki przygotowania, a potem dopiero ten pik takiej formy, tak, który mówimy już taki o SPP, czyli taki Specialized Preparation Period, czyli w którym już robimy, już powiedzmy, poddany sport. Ale to nie oznacza, że rezygnujemy na przykład z siły w tym okresie. Nie, staramy się wtedy ją właśnie utrzymać, podtrzymać. Tak. Czyli mamy taki holding phase, utrzymanie, a
Też to właśnie należy podkreślić, że mamy taki push face, gdzie ciśniemy mocno tą siłę, mamy ją utrzymanie, ale nigdy z niej nie rezygnujemy, nie? Podobnie z szybkością, wytrzymałością. Tak, są to tak. takie elementy zawsze stałe, pozostaje. Które muszą zostać. Tak, pozostaje. Moc może być owszem odpuszczona, właściwie powinna być i tylko częściowo wprowadzona na, nie wiem, 3 tygodnie i później powinniśmy ją odpuścić. Tak, tak? Musimy pamiętać o tym, że jednak chcemy to, co już kiedyś mówiliśmy w poprzednim tyle, chcemy ten pik mocy wygenerować jak najwyższy, ile Aha. nam się uda wypracować. A potem, żeby on podtrzymany, a nie chcemy go znowu przeładować, wiadomo, tak. to jest dużo jednak, powiedziałbym, już w trakcie okresu sezonu i to już taki podział pre-seasonu, dużo tych takich ruchów już jest wykonywanych. W trakcie, tak? już na boisku, tak, nie? Więc nie chcemy, ta moc i tak, tak, jest tak więc wracając do tych takich ruchów specjalistycznych, czasami nie chcemy go przeładować w tym Oczywiście. Ruchu. Więc to są też kolejne rzeczy, które wpływają. Mówię, generalnie super, ok? Widzimy, że to są fajne ćwiczenia, one działają oczywiście, ale też żebyśmy z nimi nie przesadzali. Tak jak mówię, no gdzieś to jest takie utarte. Dobra, to teraz moje pytanie. Załóżmy właśnie, że mamy zawodnika sztuk walki, tak? I teraz będziemy w tym ostatnim okresie przygotowawczym pracowali z nim nad właśnie specyficznymi takimi ruchami jak rotacje, czy to z pusztangą, czy rotacje z piłką, rzuty. I teraz pytanie do Ciebie, czy ile razy w tygodniu taka jednostka powinna być, żeby ten zawodnik trenując jeszcze swoją dyscyplinę nie był przeładowany, tak? Czyli ile to jest, czy to jest raz, czy to jest dwa razy, jak często on powinien w tym piku przygotowań nad tym pracować? No tutaj może tak ogólnie ciężko jest powiedzieć, bo to wiadomo, zależy ile on ma tych jednostek tam na macie, czy powiedziałbym ile może sobie pozwolić na siłowni, ale myślę, że gdzieś taka jedna jednostka czasami zależy, jak to jest też mówię zawodnik, może powinna wystarczyć, ale jeśli tutaj mówimy tylko o tej specyficznej, wszystko nadal jeszcze pozostaje, inne, więc tam bym powiedział w zupełności ta jedna zostanie. Tak, w trzech jednostkach bym powiedział, że możemy oczywiście też to zawrzeć, na przykład zawrzeć. W szybkości czy wytrzymałości. Tak, możemy to sobie rozłożyć na te trzy jednostki, oczywiście. Czyli nie robimy całej jednostki tylko pod to, tylko sobie rozkładamy te ćwiczenia na te trzy jednostki. Tak, jakieś tak, akcesoria będą tak, właśnie tak, wtedy tak, tym zawarte. Głównie nie? sobie na początku to robimy, kiedy zawodnik jest świeży, a potem te wszystkie ćwiczenia akcesoryjne, które no, mamy. Bo generalnie jeśli wybierzemy na przykład jakieś ćwiczenia plyometryczne, no to one też są pracą nad szybkością, tak? Jeśli wybierzemy jakieś ćwiczenia z rotacją, to możemy ciężką, nie wiem, półsztangą, to możemy dorzucić je do treningu siły, jako powiedzmy ostatnie, przedostatnie ćwiczenie, nie? Tak, tak. Więc nawet ten jeden dzień osobny nie byłby w zasadzie potrzebny, aczkolwiek można tego zawsze jako czwartą jednostkę dorzucić, pod warunkiem, że ty właśnie w klubie nie jest zbyt dużo, nie? Bo to też jest ważne, ile tam się dzieje, a ile robimy poza, nie? Tak, więc to co właśnie mówiliśmy o przeładowaniu i to co mówiłem zawsze, podtrzymanie tych wszystkich wartości, które udało nam się wypracować w początkowym okresie, a to jest tak jakby powiedziałbym dodatek, który jest oczywiście ważny w tym okresie, te specyficzne ćwiczenia, ale nie takie, które tak jak mówię, powinniśmy poświęcać mu całą jednostkę i wszystkie Jasne. Jednostki w treningu. Nie, no to by było. Ale wiesz, ale zawsze tak, ale to zawsze wiesz, dobrze wiesz, wygląda. To też z jednej strony dla zawodnika dobrze wygląda, bo fajnie. Nie nudzi mu się tak, na treningu. Bo coś jest takiego ciekawego. Drugą rzeczą generalnie często widzą to zawodnicy wśród właśnie tak jak mówiliśmy zawodników takich topowych, gdzie często, tak jak mówię, to jest wycięte tak. z całego tygodnia. Dokładnie. To co dobrze wygląda, no to się wrzuca w internet, tak. dlatego tak to wygląda. Aha. A niestety to co jest powiedzmy nudne, tak. czyli musimy wałkować i podstawę mieć cały czas utrzymaną, no to już tak dobrze nie wygląda, Dokładnie. Więc dlatego to tak gdzieś się przekłada potem często ściągając na siebie. Aha. No i finalnie myślę, że gdzieś tam bym powiedział troszeczkę właśnie te przeładowanie zawodnika, to może się źle skończyć. Dlatego takie rzeczy jak te specyficzne ćwiczenia powinniśmy sobie tam troszeczkę z umiarem i generalnie nie przesadzać z nimi, bo tak jak mówię, są ważne, ale nie Łatwo najważniejsze. Tak, nie? Ale nie najważniejsze, bym powiedział, szczególnie w całym okresie. W końcowym okresie gdzieś tam specjalistyczne, ale też
bym powiedział, z głową to zrobić. Jasne, super. Także tak to wygląda, moi drodzy. Warto sobie ustalić cały plan tygodniowy, ogólną objętość tego całego treningu, czyli założyć ilość serii, też obserwować swój organizm, żeby widzieć, czy dana ilość serii nas nie przemęcza, jak wygląda nasz sen w tym okresie i tak dalej, nie? Żeby widzieć, że ta ilość pozwala nam czynić progres, czyli rzeczywiście, że stajemy się lepsi na boisku, że stajemy się silniejsi, że te wszystkie jakby umiejętności metryczne pchamy do przodu ciągle, a nie, że stoi w miejscu, bo to będzie sygnał, że jednak robimy tego wszystkiego za dużo, nie? Więc warto prowadzić dziennik sobie, notować wszystko, nie tylko ilość serii, ciężary, tak jak to powiedzmy się utarło robić, ale też ja lubię, żeby zawodnik pisał swoje samopoczucie po każdym tygodniu, takie sprawozdanie i będziecie widzieć zwyczajnie, ile dany trening wam daje albo ile wam zabiera i czy w ogóle was rozwija, nie? Także to wszystko jest bardzo ważne. Im więcej tych danych macie, tych zmiennych kontrolujecie, tym tak naprawdę to jest bardziej precyzyjne, a wasz progres pewniejszy. Tak. Także róbcie to świadomie. Myślę, że tutaj to, co jeszcze tylko na koniec dodam, kontrola. Po prostu. Super. Często nawet sam zawodnik musi wiedzieć, co się dzieje. Dokładnie. Czy te ćwiczenia gdzieś tam czuje, że jest lepszy, czy widzi, że jest lepszy. Tak. I na boisku to się przede wszystkim przekłada. Powinien odczytywać swój organizm, tak? Słuchać go, nie próbować oszukiwać. Finalnie, tak jak mówiliśmy w tych specjalistycznych rzeczach, co z tego, że będziemy mieć tam jakieś 10 fajnych ruchów i jakiś tam na końcu rzut. Jak to nic nie daje. Jak nie? To nic nie daje. No. I na końcu na boisku mu to nic nie przekłada się na to. Ale na przykład lepiej rzuca albo lepiej tam podskakuje. Dlatego obserwowanie siebie i czucie tego to jest najważniejszy czynnik. Ja oczywiście i ty widzimy to często u zawodników z boku. Ale nadal zawsze ten feedback od zawodnika, to co już kiedyś mówiliśmy, jest, tak jakby powiedział, chyba najważniejszy. Dokładnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.